Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i właśnie mamy sklep ze Świętego Patryka, czyli moje imieniny. Dzisiaj są moje imieniny, ponieważ mam na imię Patryk i to jest sklep ze Świętego Patryka i mamy zarąbisty sklep, czyli mamy koniczynkę, mamy zbierak, mamy jeszcze do tego skórkę, plecak, nowy skin z plecakiem, w ogóle mam mnóstwo rzeczy, o których wam zaraz powiem, pokażę wam wszystko i tak dalej. Ale pierwsze co muszę wam powiedzieć, zbierak, który musicie mieć, naprawdę, garniec złota. Jest to zbierak, na który czekałem naprawdę cały rok, ponieważ nie kupiłem go rok temu, ale jak go zobaczyłem pierwszy raz w grze i to był Skirmish i widziałem go u typka, który grał wtedy elitarną agentką z tym zbierakiem, to mówię, że muszę mieć ten zbierak i czekałem, cały rok czekałem, aż będzie w sklepie i mówię, no dobra, no będzie dla Świętego Patryka, to kupię go wtedy i właśnie go mam. I teraz tak, zbierak, dźwięk ma taki. Spoko, zwykły dźwięk. Zwykły, totalnie zwykły dźwięk. Nie przeszkadza w ogóle totalnie, ale jest mega, mega zajebisty, kolorowy i tak dalej. Bardzo mi się podoba, według mnie pasuje do wszystkich skinów. I dobra, okej, ale nie interesuje mnie zbierak, więc pokaż mi coś innego. Okej, mamy kończynkę. Kończynka jest to rzadki skin, który był rok temu, no już nie jest rzadki, no bo wrócił oczywiście. Według mnie to jest taki zwykły skin. Totalnie zwykły skin za 800, który jest zwykłym skinem, ale był rzadki. Jeżeli widzieliście kończynkę przed tym okresem, czyli w tym roku powiedzmy, widzieliście tą kończynkę, no to był skin, który ktoś rok temu w marcu 17 kupił sobie i jest mega rzadki, okej, spoko. Dla mnie zwykły skin. Dla mnie zwykły skin, kończynka za 800, komu się podoba, ten nie kupuje, ale według mnie totalnie zwykły skin. Będzie rzadki oczywiście, ponieważ te skiny wracają tylko i wyłącznie w Dzień Świętego Patryka. I do tego mamy plecak. Plecak jest osobno za 200 fadolców. To jest ten plecak, który mam teraz na plecach. Garniec złota, czy jakoś tak inaczej. W sensie, no wygląda jak garniec złota. W sensie, jak ten zbierak. A to jest zwykły plecak. Jeżeli zbieracie skiny do kolekcji, to warto to... Cały zestaw warto mieć. Jeżeli nie, no to oczywiście tylko i wyłącznie zbierak, który jest naprawdę przepiękny. Zakochałem się w tym zbieraku, jak oglądałem tego Skirmisha naprawdę wtedy. I no sztosik totalny. Rafael Ox go miał wcześniej i zazdrościłem mu totalnie, mega sztosik. Do tego mamy skórkę do broni. I skórka wygląda tak. Na MC taka żółto-zielona, taka zwykła skórka. Na pompie no taka bardziej żółta. Pistolet to samo. PM to samo. Snajperka. Skórka taka... sraczkowato-buraczkowata, jakbym to powiedział w wolnym, że tak powiem, tłumaczeniu. No średnia skórka, do pojazdów na kładzie fajnie wygląda. Na desce wygląda super. Na desce naprawdę muszę powiedzieć, że super wygląda. Ładna skórka. Ale... czy jest warta? Powiem wam tak, jeżeli zbieracie skiny rzadkie, to warto, ponieważ te skiny pojawią się prawdopodobnie tylko i wyłącznie za rok i nie będzie ich można wcześniej zdobyć i to warto, wtedy warto, ale jeżeli chcecie mieć skiny ładne, no to tylko i wyłącznie zbierak. Zbierak jest przepiękny, naprawdę polecam kupić zbierak i pamiętajcie, żeby kupić go z kodem Paczol, jeżeli chcecie mnie wesprzeć oczywiście w mojej twórczości. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, ponieważ naprawdę ostatnio te suby strasznie lecą, strasznie. Ja chciałbym jakieś, nie wiem, może przygotuję jakieś konkursy, coś takiego. Dla subskrybentów. Chciałbym. Naprawdę. I teraz ponieważ zaczęliśmy odcinek od pokazania skina, to teraz wam pokażę, co jeszcze jest. Jeszcze mam tak, właśnie. Szczęśliwe monety, to się nazywa ten plecak. No, jest taki średni totalnie. Mamy dalej. O, co to jest? Dawaj popupa. 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 Pozdro ech. Pozdro ech. Mamy do tego reskina. Reskin, czyli... odnowienie skina, który jest zwykłym skinem, czyli motocyklistę. Odnowili go na zielono-czarno-złoty kolor. Według mnie słabo, aczkolwiek no, taka kończynka do tyłu może być. I teraz pewnie spytacie, czemu masz tutaj fałdolce? Zacząłem kupować fałdolce na telefonie, ponieważ jak wiecie, odebrałem sobie Iconika, mam teraz nowy telefon i zacząłem kupować fałdolce na telefonie. I dziwne, bo z telefonu fałdolce łączą mi się z komputerem, więc dla mnie spoko. Mogę teraz na komputerze sobie kupować, na przykład, nie wiem, kupimy sobie tą emotkę. Działa, dobra. Czyli mogę sobie normalnie kupować VDS na telefonie i będzie szybciej, lepiej i tak dalej, i tak dalej. Okej, weźmy sobie tego skina. Zobaczmy, jak ten skin wygląda. Do tego weźmy plecak od skina, czyli koniczynkę. I do tego weźmy zbierak od tego skina, czyli... szmaragdowy gruchotacz. Ale to brzmi zajebiście. Emotka... Emotka jeszcze jedna była, poczekajcie. To jest ta, nie oszczędzaj nóg. A gdzie jest ta emotka z sypaniem hajsu? Dobra, poczekajcie, inaczej. Sklep z przedmiotami, to wygląda tak, okej. Czyli szafka. Jest tutaj, dobra. Dałem sobie na ulubione, że było. Nie oszczędzaj, no kto widzi, to jest stara emotka, to w sumie wam nie będę pokazywał. I teraz tak, motocyklista według mnie... no totalnie nieopłacalny zakup, ale... jeżeli lubicie motocyklistę i chcielibyście go w kolorach Świętego Patryka i wiedzieć o tym, że on będzie dopiero za rok, to bierzcie. Ale według mnie totalnie nieopłacalny. Naprawdę. Motocyklista jest tylko i wyłącznie reskinem. Tylko i wyłącznie reskinem, czyli takim powieleniem skina, że już był, aczkolwiek damy go w innych kolorach, będzie fajnie. Epic Games. Epic Games. Okej. Jest godzina 5 rano. Już totalnie nie ogarniam, jestem tak zmęczony, że przepraszam was serdecznie. Ale ten gruchotacz nie ma słabego dźwięku, ale... dobra, okej, inaczej powiem. Ten bagmik jest słaby. Ten zbierak jest słaby. Ten skin jest słaby. Ale jest ze Świętego Patryka, czyli będzie rzadki. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć. Według mnie słabo, że wypuścili takie coś. Gruchotacz jako zbierak jest słaby. Nie mam komentarza, serio, nie mam komentarza na ten temat. Bugblink, dobra, bugblink jeszcze może być, do jakiegoś skina tryhardowego sobie weźmiemy. Ale zbierak jest głównym, jest słaby. Skin jest po prostu reskinem motocyklisty, tylko w innych kolorach. I naprawdę, no słabo. Nie wiem, Epic Games tak trochę poleciało, że tak powiem, na łatwiznę. Nie, tego skina nie chcemy. Kończynka, okej, była rzadka, teraz już nie jest, ale warto ją kupić. Garnic złota, sztosik totalny i wam jeszcze pokażę jedną rzeć. Ponieważ weźmy sobie skina, powiedzmy, weźmy sobie mój ulubiony zbierak od tej pory, weźmy sobie tą kończynkę, zostawmy i weźmy sobie ikonika na przykład, powiedzmy skin tryhardowy, jeszcze mega rzadki, właściwie nie rzadki, tylko mega taki... hypowany, bo teraz ikonika ciężko zdobyć, więc weźmy sobie tego skina, zobaczmy jak to wygląda i według mnie ten zestaw będzie spoko, aczkolwiek nie wiem co z kończynką na plecach. Zobaczymy jak to wygląda. Ładujemy content. Pół godziny później, Epic Games, serwery naprawcie. Kończynka spoko. Widzicie, na plecach nie przeszkadza, mały bugblink taki nawet. Kończyka jest takim neutralnym bugblingiem. Gorzej z tym garnkiem złota, takim co na plecach mamy za 200, no to jest taki średni. Aczkolwiek 200 to nie jest dużo. To jest naprawdę tam 8 zł. Czekajcie. 8 zł, dobrze mówię. Spoko. Naprawdę, Iconic z tym spoko wygląda, ale z tym zbierakiem, boże jak ja kocham ten zbierak, naprawdę. Jestem zakochany w tym zbieraku naprawdę od tego pierwszego skirmisza, którego oglądałem. I... nie, to nie był skirmisz, boże, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to był pierwszy turniej w Los Angeles chyba? W Los Angeles to Ninja grał pierwszy swój turniej, taki pierwszy Fortnite'owy turniej, to nie był jeszcze skirmisz, nic takiego, tylko to był taki właśnie co Ninja miał swój pierwszy turniej w Los Angeles. To tam zobaczyłem ten turniej. W sensie ten zbierak, przepraszam. I naprawdę spoko. A, już nie mam macy. A, padłem. Dobra. Sztosik. Pamiętajcie... O, chciałem wam pokazać. Gdzie to jest? Dobra, zostawiłem w salonie. Mam taką teraz taką tabliczkę z kod-patchem w sklepie. Z takim napisem kod-patchem w sklepie, ale zostawiłem w salonie i chcę się iść. Pamiętajcie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć kod-patchem w sklepie i zostawcie suba oczywiście na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Mówił do was zmęczony mega Paczol po całym dniu i imprezie imieninowej. Do zobaczenia. Zbierak sztosik. Cześć!